Witaj z powrotem na kanale. W dzisiejszym filmie wysłuchamy przekazu matki Miriam bez zbędnych opóźnień. Natychmiast wkroczmy w treść, pogrążając się w rosnącym chaosie. Życie Ewangelią oznacza wcielanie w życie nauk naszego Pana, być w świecie, ale nie być nim pochłoniętym. Niestety wielu katolików się miesza zamiast wyróżniać. Nasza Pani nadal prowadzi nas bosko poprzez objawienia na całym świecie. Dzisiejsze przesłania rezonują głęboko, powtarzając pilne wezwania do pokuty i wiary. Poważność obecnych czasów nie może być bagatelizowana, wzywając nas do przyswajania ich przesłań, umacniania wiary i odważnego życia teraz. Co do datków DLA parafii, powinniśmy postępować właściwie, niezależnie od konsekwencji, czy to poprzez wsparcie, czy zatrzymanie wpłat. Decyzja zależy od zgodności z prawością. Jeśli parafia brakuje autentyczności lub odchodzi od nauk wiary, powstrzymanie się od datków jest uzasadnione. Zamknięcie w takich przypadkach może wskazywać na jego potrzebę. W pewnych sytuacjach zachęca się do datków na rzecz lokalnych parafii, ale zaleca się ostrożność w udzielaniu wsparcia. Nie zaleca się wspierania instytucji takich jak USCCCB, zaangażowanych w działania sprzeczne z wiarą. Przydzielanie funduszy na konkretne potrzeby parafii, takie jak pensje DLA księży czy usługi publiczne, jest godne pochwały. Jeśli ich działania popierają błędne postawy, nie jest zalecane opodatkowanie. Papież Franciszek nie może zmienić modlitwy pańskiej. Pozostaje niezmieniona, tak jak ją przekazał Jezus. Nawet wśród różnych przekładów biblijnych istota pozostaje niezmieniona. Papież Franciszek ani żadna inna władza nie może zmienić istoty wiary. Na przykład zezwalanie rozwiedzionym i ponownie żonatym na przyjmowanie komunii jest sprzeczne z naukami wiary i nie powinno być ślepo podążane, nawet jeśli jest to popierane przez papieża. Szanując urząd papieża, nie należy podtrzymywać błędnych nauk. Roberta, babcia 13 dzieci, których rodzice nie praktykują katolicyzmu, stoi przed dylematem wpajania wiary swoim wnukom. Pozostawanie wierną sobie jest kluczowe. Edukowanie ich w wierzeniach bez sprzeciwiania się rodzicom, być delikatnym przewodnikiem, zachęcać ich subtelnie, wyjaśniając osobiste przekonania bez narzucania, otwarcie uczęszczać do kościoła i dzielić się ważnością praktyk wiary bez krytykowania rodziców. Ewangelizacja delikatna, jak żebrak dzielący się tym, gdzie znaleźć chleb, to najlepsze podejście. Twoje własne doświadczenie z wiarą może służyć jako świadectwo bez narzucania. Rozważając moją własną podróż, wspominam incydent sprzed 19 lat, kiedy wieść o zakonnicach skracających swoje habity wywołała we mnie niewytłumaczalną reakcję, pomimo braku wiedzy na temat Kościoła katolickiego wówczas. To pozostawiło głęboki ślad, a lata później wystąpienie Scotta Hanna na temat eksploracji historii Kościoła katolickiego wywołało podobne uczucia. Jego słowa dotyczące badania historii Kościoła katolickiego poruszyły coś we mnie, wywołując doświadczenie transformujące, które skierowało mnie na FOUR, letnią drogę przyjęcia katolicyzmu. W 1995 roku rozpocząłem moją podróż w kościele katolickim. Dwa lata później, podczas kierowania protestanckimi ministerstwami w mojej katolickiej parafii, ukończyłem studia w seminarium protestanckim. Jednak poczułem potrzebę oderwania się od wszystkiego i wszystkich ze względu na przeszłość pastora protestanckiego jako byłego katolika. Moja decyzja o zostawieniu wszystkiego i wszystkich, aby szukać pracy w Nowym Jorku, wywołała dyskusję tylko z kilkoma bliskimi osobami, z których jedną była moja najlepsza przyjaciółka Beth, która była protestantką. Wyraziła obawy, że jeśli stałbym się katolikiem, musiałbym zostać zakonnicą. To pytanie skłoniło mnie do refleksji i mimo, że nigdy tego nie brałem pod uwagę, jej pytanie skłoniło mnie do zastanowienia się, czy moje przejście na katolicyzm wiązałoby się z zostaniem zakonnicą. Ta rozmowa rezonowała we mnie i 4-5 roku później wstąpiłem do kościoła katolickiego i zostałem apologetą na pełny etat w Catholic Answers, prowadząc około 50 konferencji rocznie na całym świecie. Podczas moich licznych podróży często zastanawiałem się, jak noszenie zwykłych ubrań wydaje się utraconą szansą w porównaniu z noszeniem habitu zakonnego. Wydawało się, że to stracona okazja do symbolicznego zobowiązania się do Boga poprzez szereg cudownych wydarzeń. Otrzymałem zaproszenie od kardynała Raymonda Berka, aby zacząć nosić habit, początkowo zainspirowany świętym Franciszkiem z Asyżu. Rok później spotkałem księdza, który przedstawił mi regułę świętego Benedykta. To nieoczekiwane wydarzenie skłoniło mnie do przyjęcia reguły benedyktyńskiej, starożytnej i solidnej tradycji zakonnej sięgającej lat 500,
dostarczając strukturalnej reguły, która rezonowała ze mną głęboko. Nasza wspólnota teraz obejmuje benedyktyński klasztor na Florydzie, poświęcony oddawaniu czci i Bogu poprzez przywracanie wartości rodzinnych i przywracanie tradycyjnego habitu jako boskiego znaku. Co do Twojego pytania dotyczącego modlitwy o nawrócenie Żydów, to DLA nas codzienne zobowiązanie. Katechizm podkreśla wagę ich nawrócenia, łącząc je z powrotem Mesjasza i następującą po tym transformacją świata. To istotny element naszego życia modlitewnego, uznając kluczową rolę, jaką naród żydowski odgrywa w planie Bożym. Twoje pytanie dotyczące wołania o zmiany, reformy i odrodzenie jako świeckiego ma znaczenie. Jeśli Twoje serce szczerze dąży do tych zmian, niech prowadzi Twoje działania. Twoje relacje z Bogiem karmią to pragnienie i żadna przeszkoda nie powinna powstrzymywać Cię od jego realizacji. Nie czekaj na to, abyś był katalizatorem zmiany w swojej społeczności, miejscu pracy lub gdziekolwiek Cię Twoje powołanie prowadzi. Jeśli chodzi o zgodność między katolicyzmem a islamem, istotne jest zrozumienie fundamentalnych różnic. Wiara katolicka koncentruje się na wierzeniu w Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego, podczas gdy islam postrzega Allaha jako jednostkową bytowość. Ponadto nauki islamu dotyczące Boga, łaski i przemocy znacząco różnią się od doktryny katolickiej. Jeśli masz w rodzinie osobę, która nie praktykuje swojej wiary, będąc jednocześnie w związku z partnerem muzułmańskim, promowanie dialogu na temat różnic w wierzeniach i zachęcanie do powrotu do korzeni katolickich bez tworzenia konfliktów może być korzystne. Zrozumienie tych różnic i podejście do sytuacji z empatią i zrozumieniem może pomóc prowadzić Twojego bliskiego z powrotem do wiary. Muzułmanie mogą twierdzić, że ich wiara nie jest niezgodna z katolicyzmem. Niektórzy z nich to osoby skoncentrowane na rodzinie, które może nie do końca rozumieją swoją własną religię lub nie studiowali głęboko Koranu. Jeśli znasz kogoś, kto spotyka się z muzułmaninem z miłości, powinieneś ich edukować na temat różnic w wierzeniach. Jeśli chodzi o obudzenie członków rodziny, którzy wydają się ignorować zmiany w Kościele i na świecie, zwróć się do nich z pokorą i miłością. Unikaj wrażenia, że posiadasz wszystkie odpowiedzi lub jesteś arogancki. Mów prawdę z miłością i szukaj momentów do dyskusji na temat swojej wiary bez oceniania ich. Skup się na ich osobistych troskach, zamiast martwić się kwestiami ogólnymi. Jeśli chodzi o kwestie modlitwy z protestanckimi zielonoświątkowcami, będąc jednocześnie praktykującym katolikiem i zielonoświątkowcem katolickim, jest to akceptowalne. Jednak modlitwa z zielonoświątkowcami protestanckimi wymaga ostrożności. Istotne jest posiadanie wiedzy na temat swojej wiary, aby unikać konfliktów podczas modlitwy z osobami różnych wyznań. Co do kobiet noszących welony na mszy i podczas adoracji, to piękna praktyka, która niecałkowicie zanikła. Wiele kobiet nadal nosi welony na mszy jako znak czczci i skromności. Tradycja ta ma swoje korzenie w nauczaniu świętego Pawła, symbolizując świętość kobiet. Choć nie jest to obowiązkowe, to urocza praktyka, której niektóre kobiety nadal się trzymają. W skrócie, dla osób niewyznających katolicyzmu zrozumienie Kościoła katolickiego przed jego odrzuceniem jest kluczowe. To Kościół ustanowiony przez Jezusa, nie tylko denominacja. Zachęca się do autentycznego poznawania i życia wiary, bez kompromisów, będąc świadkiem swoich przekonań, zwłaszcza wpływając na członków rodziny, aby prowadzili życie pełne wiary. Ciągłe przyjmowanie swojej wiary katolickiej, ciągłe uczenie się i bycie przykładem wierności DLA tych wokół. Wreszcie skierowana jest modlitwa do widzów, ich intencji i aby wola Boża spełniła się w ich życiach, ufając Jego doskonałemu planowi. Następuje recytacja Ojcze Nasz, po której następują modlitwy do Matki Bożej o wstawiennictwo, udzielane są błogosławieństwa, a rozmowa kończy się wdzięcznością i nadzieją na przyszłe interakcje.